Różnego rodzaju posunięcie wygładzi grunt w celu zniesienia kontroli kapitałów obowiązującej w Grecji i stopniowego przywrócenia zaufania kredytorów. Na dzisiejszym posiedzeniu Euro uwolnienia kolejnej transzy pomocy dla Grecji w wysokości 7,5 miliardów euro. Po pomyślnym zakończeniu pierwszej ewaluacji programu reform realizowanego przez władze greckie oczekiwane są pomyślne wydarzenia dotyczące greckiego systemu podatkowego, systemu bankowego. Oświadczenie tej treści złożył wczoraj prezes Banku Grecji Janis Turnaras. Narodowy Plan Nowej Demokracji dotyczący wsparcia zatrudnienia zaprezentował wczoraj lider tej partii, Kyriakos Mitsotakis, który wyraził ostrą krytykę rządu z powodu nieadekwatnych działań w sferze zwalczania bezrobocia. Kyriakos Mitsotakis dodał, że rząd zalał obietnicami młode pokolenie i kłamstwami klasę średnią. Rząd grecki otwiera debatę na temat rewizji konstytucji.